Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj podsumujemy krótko 24-godzinny live. Zapraszam. Dobra, tak więc wróciłem już do świata żywych. Wielu osób w komentarzach pytało mnie, Manojek, czy żyjesz, jak tam po live'ie? Niestety przez ostatnie 3 dni nie odpowiadam na komentarze i nie odpowiem już raczej na nie, bo jest to niemożliwe, bo tyle ich było, że po prostu nie chcę poświęcać temu czasu, nie mam aż tyle czasu do poświęcenia, żeby wrócić i odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Dalej będę starał się odpowiadać na większość pytań, ale muszę trochę przystopować, bo coraz więcej czasu na to poświęcam już naprawdę, a wolę poświęcić ten czas na kanał, na nagrywanie i tak dalej, i tak dalej. Więc będę odpowiadał na te ciekawsze pytania, a te takie typu pierwszy i inne, na które kiedyś też odpowiadałem, raczej już zostawimy na nieodpowiedziane. Przejdźmy do konkretów, bo to ma być krótkie podsumowanie. Ile było osób? Pewnie myślicie 200, 300. Znaczy, kto był na live'ie, to wie. Ja zakładałem przed live'iem, że jeżeli będzie 250 osób, będzie super. Jakie było moje zaskoczenie, jak przez prawie cały live było 500, 600 osób, sięgając do nawet do 700. Rekord live'a to ponad 700 osób. Nie wiem dokładnie ile, ale wiem, że było przez chwilę, ale było 700 osób, ponad. A tak to cały czas było praktycznie 500-600, skakało, zależnie w to, co grałem. I nawet, no i przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli noc. Wiele, ja sam i moi koledzy, z którymi nagrywałem i w ogóle, typu Flotar, Mati, martwiliśmy się o to, że 24-godzinny live spoko, ale ta noc będzie bardzo ciężka. Pod względem tym, że będę zmęczony i że nie będzie ludzi. Ja zakładałem, że jeżeli o tej czwartej w nocy będzie 10 osób, to super, będę się cieszył. O czwartej w nocy było 300 osób. I ogólnie, te 600-500 osób było gdzieś do 24, od 24 do tej czwartej w nocy to tak spadało i o czwartej w nocy było mniej więcej 200-300 osób na streamie. Potem o czwartej, z tego co pamiętam, poszedł Hogaty. Mati też już w nic nie grał, więc ja siedziałem, grałem w Hearthstone. To do 6 spadło do około 100 osób, no bo zauważyłem na live, że bardzo nie lubicie Hearthstone, ale to dlatego, że nie rozumiecie. Ja bardzo tą grę lubię, ale mniejsza. Grałem w nią, bo grałem. Spadło do 100, nawet do 69 to chyba była najmniejsza osoba, ale wtedy było najfajniej na czacie, bo było mało, nie było młynu, a sami widzieliście, jak kiedy było 700 osób, jaki był młyn na czacie. Nie dało się tego czytać, nie dało się pisać. Było ciężko. Więc najmniejsza liczba to 69, najwyższa to 700. O tej 6 przyszedł do mnie Guzik, którego wtedy poznałem, graliśmy w GTA i ta liczba cały czas zaczęła rosnąć, aż w końcu przyszła takie normalne godziny, 10, 9 i było znowu po te 400-500 osób. Wtedy była Gabrysia i robiliśmy Omegle i w ogóle naprawdę live był prześwietny. Powiem wam teraz o moich kryzysach. Były trzy takie kryzysy. Pierwszy kryzys przyszedł o godzinie... Nie, dobra, pierwszy kryzys był gdzieś około godziny 23, 24. Kiedy ja rozmawiałem coś tam o Rafoniksie i ktoś wpadł na to, żeby pójść i zrajdować jego stream. Co bardzo mi się nie spodobało, chociaż oglądam Rafoniksa czasem i lubię go. To wiem jaki jest. I bałem się, że źle to przyjmie, bo nikt nie lubi rajdów. Bałem się, że zostanę pociśnięty, że przyjdą jego widzowie, zaczną tutaj robić młyn na czacie i tak dalej, ale jednak tak nie było. Rafoniks zachował się dość trzeźwo, wy niestety nie zachowiliście się dość trzeźwo i bardzo dużo osób poszło i komentowało. To była dla mnie taka trochę trudna sytuacja, bo naprawdę bałem się, co z tego wyjdzie. I próbowałem was uspokoić, ale się nie dało. No ale mniejsza, jakoś to przemilczałem. Niepotrzebnie tak naprawdę o tym mówiłem, mogłem to przemilczeć od początku, to się uspokoiło, nie do końca wiem, czy coś jeszcze Rafoniks mówił, ale mniejsza. Wyszło ok, super. Co dalej? Kolejnym takim kryzysem był kryzys około godziny 4:30, kiedy jeszcze siedziałem z Matim i Mati coś do mnie mówił, a ja się czułem, jakbym przedawkował narkotyki, po prostu byłem tak szczęśliwy, nic do mnie nie dochodziło. Mati coś do mnie mówił, a ja potem go pytałem co, chociaż starałem się słuchać, kompletnie nie pamiętam, co do mnie mówił, więc to też było dość śmieszne, ale czułem się, fizycznie czułem się dobrze, tylko miałem taki jakiś moment szczęśliwości, niesłuchania, ale to trwało może z 15-20 minut. Potem było spoko, mówię, o 7 noc minęła dla mnie bardzo fajnie, czat był spoko, rozmawialiśmy na różne tematy, bardzo różne. Kto był w nocy, ten wie, na jakie tematy rozmawialiśmy. I tak, o 7 rano czułem się jak młody Bóg po prostu. Pamiętam, że Flotar mówił,
jeszcze przed streamem, że wejdzie o 7 i zobaczy, jakim wrakiem będę. O 7 rano ja byłem jak młody Bóg, nie czułem kompletnie zmęczenia, co było bardzo dziwne moim zdaniem, ale no potem o 9, 10 przyszła Gabi, też czułem się w miarę dobrze, chociaż to był kolejny kryzys, bo wtedy po prostu czułem się dobrze fizycznie, ale mój umysł już był zmęczony i wszystko mnie denerwowało. Więc Gabrysia, trochę się spiknęliśmy z Gabrysią. Ja byłem bardzo zły, czat mnie wkurzał, bo graliśmy w Hearthstone i cały czas pisaliście, żebym zmienił grę, chociaż powiedziałem wam milion razy, że nie zmienię grę. Albo cały czas pisaliście, żebym grał z chłopakami siedząc z moją dziewczyną na live. No to było strasznie denerwujące i wtedy byłem strasznie wkurzony, więc przez, nie wiem, nawet może godzinę praktycznie w ogóle się nie odzywałem. I była trochę napięta atmosfera na streamie, muszę przyznać, ale jakoś się rozwiązało. Było dobrze, wyszło dobrze. Co dalej? A taki już prawdziwy kryzys przyszedł o godzinie 14 do tej 16. Te ostatnie 2-3 godziny były dla mnie cholernie trudne. Jeszcze jak grałem z chłopakami, tam w piątkę graliśmy, to bawiłem się dobrze, ale jak zostałem na tą ostatnią godzinę sam, to czułem się jak największe gówno. Było tak mi źle, ja już marzyłem tylko i wyłącznie o tym, żeby iść spać, byłem tak zmęczony. Naprawdę, jak myślałem, że nie będę się czuł zmęczony, jak przez całego live'a nie czułem się zmęczony, ale ostatnie godziny naprawdę dały mi w kość. Muszę się pochwalić tym, że przez całe 24 godziny, ani przed 24 godzinami, nie wypiłem ani jednego energetyka, ani jednej kawy. Herbaty też nie, piłem tylko Sprite'a Zero i wodę. Więc myślę, że to całkiem dobry wynik. Wiem, że inni streamerzy bez energetyków czy kawy nie potrafiliby wytrzymać. Ja wytrzymałem. Oczywiście te ostatnie godziny były złe, ale przynajmniej zaraz po skończeniu live'a i po wykąpaniu się dałem radę zasnąć bez najmniejszych problemów. Spałem do... Skończyłem w czwartek o 16, poszedłem spać o 16.30, spałem do 9.30 dnia następnego, czyli wstałem o 9.30 w piątek. No i byłem trochę zmęczony, głowa mnie strasznie bolała, bo siedziałem, mam takie dwa wielkie softboxy, które na mnie świecą, one to boli po prostu, bo to jest mocne światło i 24 godziny na mnie świeciło, więc normalne, głowa bolała, w piątek nie mogłem nic nagrać, ani nic dla was nagrać, bo musiałem pojechać po rodziców, rodzice wracali z wakacji, cały dzień spędziłem z nimi, dzisiaj jest sobota, więc dopiero mam tak naprawdę czas, żeby usiąść i nagrywać, więc dopiero wróciłem do świata żywych, że tak to nazwę. Co jeszcze powiedzieć? Oczywiście bardzo chciałem podziękować wam wszystkim, którzy ze mną byli, bo... Dobra, nie, jeszcze opowiem o Omegle. Taka inicjatywa szybka wyszła, właśnie oglądając często Rafoniksa, mówię, o, może zrobię Omegle z widzami. Zrobiłem i to był chyba jeden z najfajniejszych pomysłów w moim życiu. Widok tego, jak reagujecie na takiego zwykłego pajaca z internetu jak ja, był niesamowity. Poznałem naprawdę mnóstwo bardzo fajnych osób i bardzo wszystkim dziękuję, którzy mieli ochotę ze mną porozmawiać, którzy ze mną porozmawiali. Pamiętam, były naprawdę ciekawe sytuacje. Śmiałem się, jak niektórzy prawie spadali z krzesła na mój widok. To jest naprawdę... Kurde, powiem wam, że to jest bardzo motywujące zobaczyć, że ludzie cieszą się tak bardzo na wasz widok. To naprawdę motywuje i czasem nawet mi się łezka wokół kręciła, jak was widziałem. Było super, było super. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy byli, zwłaszcza tym, którzy byli ze mną w nocy, tym najwytrwalszym, ale ogólnie wszystkim. Było naprawdę sporo osób, które wytrzymało ze mną 24 godziny. I to nie tak, że ja mówię, bo nie wiem, bo widziałem ich na początku i na końcu, tylko cały czas pisali. Są osoby, które prawie wytrzymały 24 godziny. Wszystkim z osobna dziękuję. Dziękuję też oczywiście moim przyjaciołom, bez których to by się tak naprawdę nie mogło zdarzyć, bo po pierwsze, nigdy bym nie wbił tych 10 tysięcy subskrypcji, a po drugie, też wstawiali linki na swoje fanpage, dzięki czemu było was dużo więcej niż byłoby, gdybym tylko ja promował tego live'a. Dziękuję oczywiście Matyniowi, który nie dość, że wstawił ten link na swojego fanpage'a, zapraszał ludzi, to jeszcze spędził praktycznie całego live'a ze mną, gadając. Nawet na Omegle siedział z nami, też gadał z widzami, próbował ze mną gadać. Dziękuję oczywiście Flotterowi, który tak samo jak Mati naprawdę był ze mną długo. Potem troszkę mnie wkurzał, ale i tak bardzo mu serdecznie dziękuję. Dziękuję Furmanowi, którego z nami zbyt długo nie było, bo nie mógł, ale był i za to mu bardzo dziękuję. Dziękuję Hogatemu bardzo, który z nami grał właśnie w nocy. No... Pewnie gdybym nie miał z kim grać w nocy, byłoby dużo ciężej, ale dzięki temu, że był Hogaty, dzięki temu, że był Mati, było mi dużo naprawdę łatwiej. Dziękuję Guzikowi, którego poznałem na tym live'ie i okazał się naprawdę bardzo spoko człowiekiem, który
grał ze mną w tych najgorszych godzinach, czyli od 6 do 10 i też wytrwał ze mną 24 godziny. Dziękuję mojej kochanej moderacji, bo bez was byłoby mi bardzo ciężko ten czat ogarnąć. Dziękuję oczywiście Agatce za to, że była, że pomagała mi w moderacji, że gadała ze mną na Omegle i wszystko. Dziękuję Kafo, który był, moderował czat, też tak naprawdę dopiero go poznałem i okazał się bardzo w porządku człowiekiem, Atencjuszem naszym kochanym, który też moderował czat, który też naprawdę długo z nami spędził, miał ze mną zakład, że wytrwa cały live, nie udało mu się, to spał na klawiaturze. Ale tak czy siak, wielkie gratulacje i wielkie podziękowania dla ciebie. Dziękuję Judy, która była jak chorągiewka. Kto przyszedł, ten był najlepszy, ale tak czy siak, wytrwałeś z nami naprawdę długo. Moderowałeś czat tak jak należy. Super. Dziękuję bardzo Piotrkowi Danewiczowi, który wydaje mi się i nawet jestem chyba pewny, że był z nami 24 godziny jako moderator. Dzięki, naprawdę dziękuję. Dziękuję też oczywiście Tygrze, której Tygra za długo Tygry nie było, ale była i też pomagała moderować czat. Dziękuję bardzo. Myślę, że wszystkich moderatorów wymieniłem. Ludzi, którzy byli, oczywiście nie muszę wymieniać, bo było was na tyle dużo, że ciężko by było wymieniać. Dziękuję osobom, które zabawiały czat w nocy, jak Jezus Chrystus, jak Nikola. Bez was byłoby na pewno ciężko. Super. Dzięki jeszcze raz. No i co? Wyszło na to, że 24-godzinny live odbył się. Wiele osób... Wątpiło w to, że ten live się odbędzie, albo że ja dam radę. Ja pokazałem, że dałem radę. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję za 10 tysięcy subskrypcji. Live naprawdę był bardzo fajny. Tyle się na nim wydarzyło. I to Omegle, które naprawdę mnie bardzo zaskoczyło pozytywnie. Na początku bardzo się stresowałem z wami rozmawiać. Ale wyszło naprawdę fajnie. Za 10 tysięcy, które wbiliśmy podczas tego live'a. Za wszystko tak naprawdę. Za wszystko. Dziękuję. Pewnie będziemy ponawiać takie inicjatywy, na pewno nieco miesiąc, nieco tydzień, zobaczymy kiedy, na pewno jeszcze raz będę chciał spróbować już z tym doświadczeniem 24-godzinnego live'a. Naprawdę dobrze się bawiłem, ostatnie godziny były ciężkie, ale czułem się naprawdę bardzo dumny z siebie i z was wtedy, kiedy skończyłem tego live'a i położyłem się spać. To naprawdę mnie zmotywowało do dalszej pracy. No i starczy tej rozmowy. Dzięki wam bardzo serdecznie. Dzięki za przybycie, dzięki za bycie na live'ie. Trzymajcie się. Pa, pa.